What's the pleasure, Pani Zosia? Emory. Najwyższy poleca Mojżeszowi, aby zwrócił się do kapłanów, synów Aharona i powiedział im o wszystkich obowiązkach i zasadach, które dotyczą kapłanów sprawujących ofiary, jak się mają odziewać, o tym, że nie wolno im się kontaktować ze zwłokami, a nawet kogo mogą poślubić i tak dalej. To są bardzo rygorystyczne zasady dotyczące czystości rytualnej kapłanów. Ale w tym rozdziale jest także ustanowienie jakby kalendarza liturgicznego żydowskiego, jest wykaz świąt, z których chciałabym zwrócić uwagę na Szawuot, ponieważ to są święta, do których się zbliżamy. Tora mówi na ten temat, co następuje. Gdy wnijdziecie do ziemi, którą oddaję wam, a zrzynać będziecie urządek jej, przyniesiecie tedy snop z pierwocin użytku waszego do kapłana. I liczyć sobie będziecie od drugiego dnia święta, od dnia, któregoście przynieśli snop przedstawienia, 7 tygodni pełnych być powinno, aż do dnia następującego po 7 tygodniach. Odliczycie 50 dni, a wtedy złożycie ofiarę śniedną nową. Z siedzib waszych przyniesiecie 2 chleby przedstawienia. I to będzie ofiara składana z 2 chlebów, a do tego dodatkowo będzie złożonych 2 baranki. Otóż, co znaczy przede wszystkim stwierdzenie, że złożą ofiarę nową? Oczywiście jest to ofiara z nowego zboża, a więc jest to aspekt rolniczy, bo synowie Izraela, kiedy wejdą do ziemi obiecanej, mają się stać narodem osiadłym rolniczym. Ale to ma także aspekt duchowy oczywiście, ponieważ Zohar powiada, że baranki 2 symbolizują 2 tablice przykazań, natomiast 2 chleby symbolizują 2 tory, pisaną i ustną. Przy czym tymi chlebami należy zakołysać. Kołysanie, jak pisze rabin Balaspasz, oznacza, że możemy wzrastać w rozumieniu tory pisanej tylko wtedy, gdy studiujemy ją razem z torą ustną. A naszą pracą jest uczynienie nas samych nowymi. Odnawiamy się każdego dnia. Jest to jedyna droga do otrzymania tory, Matan Tora. Ale to jeszcze nie wszystko, o czym mówi ta parsza. Mówi o czymś niezwykle ważnym, o pewnych rzeczach fundamentalnych. Zwraca na to uwagę rabin Lord Zaks, który przypomina, że mamy w rozdziale 22, punkt 32, zapis następujący. I nie znieważajcie imienia mego świętego, abym był uświęcony pośród synów Izraela. Ja wiekuisty, który uświęcam was. Otóż są tutaj 2 przykazania należące do fundamentów judaizmu. Mianowicie nakaz Kiddush Hashem, uświęcenia imienia pańskiego, oraz zakaz Hilul Hashem, czyli znieważania imienia. W jaki sposób się to może stać? Otóż jeżeli Żyd postępuje uczciwie, sprawiedliwie, zachowuje się dobrze, to może on być jak gdyby ambasadorem całego Izraela, ponieważ po nim sądzi się innych i w ten sposób także zostaje uświęcone imię Boga, w którego Żydzi wierzą. A jeżeli Żyd postępuje źle, nieuczciwie, niesprawiedliwie, szczególnie w stosunku do swoich bliźnich, to wtedy zła opinia spada na cały naród. A w ten sposób zostaje także umniejszone imię Boże. Jest to zresztą nawiązanie do poprzedniej parszy Kedoshim, kiedy mówiliśmy o tym. Ale tu jest to jeszcze raz powtórzone w postaci przykazań Kiddush Hashem i zakazu Hilul Hashem. Shabbat Shalom.